Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się po raz kolejny w gierce Hue. Jeśli nie mylę, jest to trzeci odcinek i tak, bez zbędnego przedłużania, lecimy w nieznane, by prawdopodobnie poznać na moment ostatni kolor, jakim będzie zielony, co już jest oczywiste akurat. They built great machines, pioneering electricity many years before we discovered it. Strangely, though, this civilization is said to have felt no pain. They knew of pain and observed it, yet could not experience it themselves. Explaining to them the sensation of pain is like me explaining color to someone that can only see in black and white. I wonder, Hugh, if we will be able to share in our experiences of color. No. Kolejny list potencjalnie mamuśki. Ja też z tym wszystkim, bo jest oczywiste, że ta kobieta jest mamą naszego bohatera. Nie pozwólcie, że tym razem po prostu odpuszczę sobie tłumaczenie tego wszystkiego. Może, jeśli będziemy się chciał, to stworzę jakieś napisy. Ale póki co, no, nie czuję się, żebym był w nastroju dzisiaj i na to wszystko. I dobra. Teraz tak, trzeba przejść przez te wspaniałe lasery, które przypominają mi jakieś dyspensery z farbą. Okej, dobra, błękitny, fioletowy, niebieski, ciemny. Trzeba sobie tą nazwę niebieskim, tamto był nazwą błękitem i tyle. I teraz tak, fiolet. I teraz błękit. Dobra. I żeby było łatwiej, to teraz po prostu spadywamy. Tak, spadywamy, spadamy. No i idziemy, dobra. Aha, dobra, już widzę, jakiego typu to będzie wyzwanie. Dobra, dam radę, zrobię to. Przecież to nie jest aż takie trudne. Oczywiście. Oczywiście, całość musi polegać na tym, że kolory, które tu jeżdżą i mordują, że tak to nazwę, są tymi, które są głównie dostępne w danym miejscu. Dobra. To akurat nie będzie trudne, ale obawiam się, że nie długo mogę znowu zacząć lamić przez takie zagadki czy coś. Dobra, ale mniejsza naprawdę z tym. Skupmy się na przechodzeniu zagadek. Dobra. Nie do końca wiem, co tutaj bym miał niby zrobić, tak szczerze. Ale dobra, nie wydaje się to być w żaden sposób trudne, więc ty... Przejdę bezproblemowo prawdopodobnie. Dobra, teraz ustawimy różowy, bo czemu nie? A nie, chwila, błękit. I teraz różowy. Teraz znowu błękit. I na końcu różowy, bo jednak różowy to różowy, muszę go używać. Te... Nie to, żebym był jakimś wielkim fanem tego koloru, taka ciekawostka, ale po prostu, no... Z pewnych powodów jeszcze przywykłem, że jak coś jest na zasadzie wybierz kolor, to... A, jest takie to było głupie, co ja tu zrobił. To po prostu zazwyczaj biorę różowy i co. Nawet bardziej dla śmiechu niż na poważnie. I dobra, widzę, że będę musiał iść szybciej z tym wszystkim, żeby zdążyć. Ok, błękitny, czyli tutaj przystanek na zmianę w czerwony. I proszę, teraz nawet z tych samych akcji, jak była wcześniej, tylko że tym razem z różowym. Ok. Teraz wyłączyć różowy, niech pojedzie sobie w dół. Teraz trzeba wyłączyć znowu czerwony, tak, czerwony. Ojej, co ja żem zrobił? Nie, nie wierzę. Nie wierzę w swoją głupotę po prostu. Więc jeszcze raz trzeba to samo. No niestety.
Mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Będę spokojniej grał, nie będę takich lamp pełniał. Jednak nie ukrywam, chciałbym zmieścić się w te 30 parę minut max, robiąc przy tym jak najwięcej rzeczy, więc no. Dobra. Okej. Idź, idź szybciej, szybciej chłę. Idź. Dobra. A teraz wyłącz czerwone. Ustaw fioletowy, bo czemu nie? Będę by to nie było. Okej, dobra. Dobra. Na pewno muszę się chyba uspokoić i zacząć na spokojnie, bez śpieszenia się to wszystko ogarniać, a nie tak tutaj, bo chcę szybko mieć z głowy czy coś. Ale dobra, tak, 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 tak. Czerwone. Czekamy chwilę. Różowe, tak, teraz fioletowy, bo czemu by nie? Jeszcze fioletowego tu nie widziałem, więc to jest chyba jeden z bezpieczniejszych kolorów, jeśli chcemy tutaj coś zmieniać. Dobra, poleciało, więc teraz znowu czerwień. Niech będzie fiolet i teraz dobra, poleciało trochę wyżej. I tym razem sprytnie, trzeba po prostu tutaj przeczekać w ten sposób. Okej. Ale dobra, nie robi to większych problemów, udało się. Dobra. Dwa pudła. Nie wiem, co miało być tym wielkim problemem, czy wyzwaniem w tym miejscu. To mówiłem serio, nawet nie wiem. Po prostu to wszystko jest dosyć proste. Dobra, nie. Już rozumiem. Chociaż dobra, to też wielkim problemem nie będzie. Trzeba tylko ogarnąć jedną rzecz. Więc no, szczerze powiedziawszy, co? Zrobiłem sztuczny problem, który nie istnieje. Bo to jest naprawdę łatwe. Tak. I teraz tak, no niech będzie różowy standardowo, żebym był konsekwentny w tym, co mówiłem, że jak mogę wybierać, to wybieram różowy. Ale też co ciekawe, to nie jest jeden z moich bardziej ulubionych kolorów, ani nic. Mogę powiedzieć szczerze, że na pewno bardziej ulubione są niektóre cienie fioletu. Czerwony po części, to też można zauważyć po obecnym awatarze moim. I jeszcze tak... Może poniekąd złotawo-żółty, chociaż tutaj nie jestem aż taki pewien. Ale tak, no dobra. Nie wiem, co tutaj mam zrobić, ale niech będzie tak. A, okej, dobra. To jest tylko po prostu zabawa w... wyskakanie między platformami, które jeżdżą przez promienie farby kolorowej, które są laserami, ale jak mówiłem, przypominają mi trochę jakieś takie wypływacze farb. Tak, dlatego by to nazywał farbą. Dobra, czyli teraz tej pomarańcz wyłączyć definitywnie na spokojnie. Teraz czerwony. Oj, pośpieszyłem się. Pośpieszyłem się to zdecydowanie. Generując tym samym kolejną lamę. Okej. Definitywnie nie mogę się śpieszyć, bo mój pośpiech nie wróży niczego dobrego. Tylko narobi sporo kłopotów. O, dobra, jeszcze trzeba trzymać przez chwilę żółty. Teraz tak. Nie, ten niebieski mi się uruchomił. Super. Super, po prostu pad mnie troluje. Dobra. I fioletowy, bo to też trochę zahacza tam niżej. Teraz niebieski, tak. I powiem wam szczerze, bo to jest najbezpieczniejszy sposób, żeby po prostu... kiedy moje jedzie w górę, a tamto w dół skoczyć. Dobra. Teraz tak, pomarańcz. Jeszcze zostajemy przez pomarańcz przez chwilę. Dobra, teraz czerwień. Róż. I okej, coś tu jest. A, buteleczka. Fajnym. Jak mówię, aż tak mi na nich nie będzie zależało, ale i tak fajnie.
Mamy czerwony, hyc. Różowy dla bezpieczeństwa, hyc. I idziemy. Idziemy po prostu. Chodźcie. No nie wierzę. Dobra. Mówiąc szczerze, nie wiem jak to ogarnąć. Czy to trzeba jakoś synchronizować po prostu wszystkie przejazdy, czy co? Na pewno to. Więc tak. I śmierć oczywiście. No, nie wiem. Takich zagadek, powiem wam szczerze, nie lubię, bo w sumie nawet nie wiem, co mam tutaj do końca zrobić. To wspiąć się tam jak najwyżej? Czy jak? Jeśli tak, no co? Chyba? Tak, chyba o to chodziło. Dobra, czyli tutaj trzeba włączyć błękit i znowu tak zrobić tą samą akcję, ale okej. Powiem szczerze, strasznie dziwna sprawa. Z tego to bym się spodziewał czegoś trochę innego. Ale no, skoro to jest tak zrobione, to niech będzie. Super. Teraz tak, wyłączyć błękit. Dobra, niebieski teraz. Potem jest fioletowy. Czerwony. Wyłączyć fioletowy, tak. Czyli widzę, że tu będzie więcej myślenia, ale dobra. Czerwony. Błękit. Dobra. Niebieski. Fiolet. Teraz czerwony. Niebieski. Pomarańczowy. Dobrze, że to nie był żółty, bo to był żółty, to by się naprawdę teraz nieźle wkopał. I co my tu mamy w ogóle do zrobienia? Okej, dobra, czyli zepsułem. Nie wiem, co do końca zrobiłem, ale wiem, że zepsułem. Dobra. Okej, dobra, to było oczywiste. Nie wiem, czemu tak tam zrobiłem. I teraz tak, co my tu mamy zrobić? Żółty otwiera tamto, okej. Jak uśniemy żółte, to się otworzą ostatnie drzwi. Jak uśniemy różowe, otworzą się drzwi te. A jak uśniemy to, okej, dobra. Czyli póki co usuwamy różowy kolor. Nie fioletowy, różowy. Dobra. Teraz usuwamy żółty. Dobrze. W ten sposób wezmę klucza. Super. I teraz tak, niebieski trzeba usunąć. Okej, dobra, czyli to nie działa natychmiastowo. I teraz i tak nie będę w stanie zranić. Dobra, to jeszcze raz. Różowy. Żółty. I tak, zanim tamto zrobi, to trzeba usunąć różowy. Teraz tak, ciemny, niebieski. I niech będzie błękitny. Bo i tak, to jak widzicie, już nic nie grozi. Więc jest dobrze. Tak. Teraz wyłączyć różowy. Oczywiście. Teraz żółty. Błękitny. I jesteśmy. Nie wiem, jak na razie te zagadki są... Nie powiedziałbym, że bardzo łatwe czy coś, ale znośne. Dobra. To teraz co trzeba tu zrobić? Powiem szczerze, ciężko mi stwierdzić. Dobra, mniejsza z tym. Zajmijmy się najpierw usuwaniem balonów. Tak. I teraz czerwone. Nie, nie czerwone. Błękitne powinno być.
To jest trochę dziwne, bo w sumie te kolory się wykluczają, więc jest strasznie ciężko, żeby to tak ogarnąć. Dobra, niech będzie w ten sposób. Nie, wiecie co, nie wiem. Powiem szczerze, nie wiem chyba co, jak tutaj to zrobić. Chyba, że te pierwsze pudło jest pułapką. Po części nie, dobra. Błękit. Aha, super. Kot mi zaczął wariować w pokoju. Dobra, no spokojnie, tak. Nie, dobra. Nie doskoczy na pewno. Dobra, wiecie co, jestem głupi. To jest oczywiste. Ale naprawdę głupi jestem. Dobra. Tak, ja jestem głupi i tyle. Nie potrafię po prostu logicznie pomyśleć, co trzeba zrobić. To przecież takie łatwe. No cóż. Brawo ja po prostu. Brawo ja. Dobra, to teraz co trzeba usunąć? Jeśli usuniemy to, to otworzy się pierwsze i tamto. Jak usuniemy czerwony, że czerwony był usunięty, teraz błękitny. Dobra, czyli teraz znowu czerwony i powinno puścić za chwilę. Super, dobra. Kolejna zagadka za nami. I teraz tak. Już cokolwiek, co nie jest czerwone. Okej. Czyli już więc trzeba zrobić ogólnie. Cokolwiek, co nie jest czerwone. Biec ile się da. Wyłączyć czerwone i tutaj poczekać. Teraz zostawić cokolwiek, co tak. Wyłączyć błękit. Nie jest aż takie trudne, jakby się mogło wydawać. Ale jednak trochę może być wkurzający, jeśli się gdzieś gałka po prostu poślizgnie. Gdzieś to pomarańcz. Tak, to jest pomarańcz, więc nie ma co się aż tak martwić. Okej, tam jest jakieś przejście jeszcze inne. Warto wiedzieć, ale i co? Ja mówię, pas, nie chcę po prostu tego robić. I patrząc na to, że pokój jest szary, prawdopodobnie, tak, znowu ta tajemnicza postać. I kolejny kolor. Jak już mówiłem, ostatni ze wszystkich kolorów. Konkretnie mówiąc, żółty. Znaczy, jaki żółty jest ten? Zielony, nie żółty. Żółty już mamy. Więc no, udało się zdobyć wszystkie kolory, które są na... nawet na miniaturze. I na prostu w ekranie głównym, którego niestety nie pokażę, bo jak cokolwiek się klika, to się z niego wychodzi. No ale tak. Taki lekko zielono-limonkowaty. I w tym momencie wszystkie kolory zaczęły mrygać. Znaczy, zrobiłem jeden kolor i w sumie trochę dziwne, że one tak nagle mrygają, ale okej. Dobra. I kolejny list, którego nie będę tłumaczył, bo nie chcę mi się. Fireworks played out across the backdrop to my reality. Was I dreaming? Was I alive? My senses dulled from a lifetime of monotone, struggled with the revelation. Time eased, colors danced in slow motion, like Pollock painting a ballet on the moon. I removed the ring and time slipped back to normal. Dissolved into grey. It was overwhelming. But what followed affected me the most. After seeing in colour for the first time, when everything returned to normal, I could remember in colour. I had never before had a coloured memory. A to ciekawe.
I co z tego tekstu? Nie wiem, że nie chciałem tłumaczyć, ale wynika, że matka naszego bohatera no, nie widziała kolorów, tylko cienie szarości. Nieciekawe. I tak, nie wiem, jak zrobić ten klucz. Pewnie będzie jakaś pomoc z tym wszystkim. Ale póki co idziemy po prostu zobaczyć, co tam z tego będzie. I zobaczmy. Naprawdę? Czy to jest tak po prostu w zasadzie, a bo wyłączę wszystkie i tyle? Nie ukrywam, spodziewam się czegoś więcej. Okej. A, oczywiście, wszystko w czerwoności. Najlepsze po prostu. Dobra, teraz mogę ustawić sobie jaki chcę kolor, bo to nie będzie wielki problem. Dobra. Okres będzie łatwy do zrobienia, z tego co widzę. Tylko tak, to jest chyba zielony ten cały nowy. Nie, to jest żółty. Nie ukrywam, to bym się mieszać te kolory naprawdę mocno z nędzy mnie. Ale dobra, nie ma co się martwić. Nie żółty. A niech będzie ten, bo w sumie czemu nie? Teraz tak, wyłączam żółty, to idę spokojnie sobie w jakikolwiek kolor, zarzucę błękit, czemu nie? Wyłączę żółty, mamy laser, można iść dalej. Okej. Okej, dobra. Chyba już rozumiem, o co to będzie chodziło nawet. I powiem szczerze, fajne, fajne. Ale z drugiej strony, mimo tego, że nawet fajne, to jest po raz kolejny łatwe. Co z jednej strony może po prostu dobrze świadczyć o grze, że dla mnie jest to łatwe, bo to jest gra, którą po prostu jestem w stanie ogarnąć, nie to za portala, gdzie było pełno oczywistych lam. A z drugiej strony też świadczy o tym, że no... moje oczekiwania mogłyby być trochę zbyt wysokie, jeśli chodzi o to wszystko. No cóż... czas pokaże, bo jeszcze w sumie... chyba nie kończymy gry. A jeśli kończymy, no to... okej. To okazała się być dosyć krótka i... łatwa? Dobra. Nie wiem, co tutaj miałbym zrobić, ale niech będzie, że tak... że coś... jestem w stanie i rozumiem, o co chodziło. Początkowo nie było żółtego chyba. Okej. 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 Wyłączyłem wszystko, tylko nie wiem, co to miało na celu, jako tako. Ale dobra. Mogę spróbować coś tam osiągnąć. Dobra, teraz tak, żółty znika, to załączamy ponownie, co... nie wiem, co to robi, ale niech będzie, że coś to robi w ogóle, więc tak, teraz czerwony, do widzenia. Pozwala wziąć klucz, okej. Dobra. I tak, i teraz pewnie muszę wrócić się po pudło, bo bez niego czegoś tam nie zrobię, standardowo. Powiem szczerze, że te zagadki nie są złe, naprawdę. Trudne też nie są szczególnie jakoś. Ale jest taka jedna w sumie rzecz, którą... mogę powiedzieć w głównej mierze,
A chwila, to musi być załączone przecież, żebym... Żebym mógł pudło wziąć, więc to... Bez tego po prostu pudła nie wyciągnę. Okej, więc tak... Żeby to było w miarę łatwe do osiągnięcia, to... Chyba zrobiłem to nawet w prawidłowy sposób, jak tak w sumie myślę. Tak. Tak, dobra, nawet nie zepsułem zbyt dużo. Okej, dobra, czyli zakończyliśmy już to chyba. Experiencing. Seeing the world in true color was not true at all. The goalposts had just been moved a little further down an infinite playing field. These shades, they are a paradigm away from what I could ever imagine. And yet, how much more there must be? Is there ever such a thing as true reality, Hugh? Does truth exist in our minds the same way that color does? Maybe next I'll stumble upon a third dimension. Could you imagine? Trzeci wymiar. Kto by sobie wyobraził życie w trzech wymiarach? O, chwila. Nie. Dobra. Ale mniejsza o co. Tak. Pomyślę, że to przemyślenie ma tulizm naprawdę interesujące. Ale no, niestety przyznam się wam, że nie mam... Kompletnie nie mam weny, żeby się tym zająć. Światła powróciły. Nareszcie łódki mogą zawieść do portu. Czyli wajchnęłem coś, nawet nie wiedząc, po co to wajcham? Nie okazało się, że to wajchnięcie było jakieś ważne. Dobra, smutki. Tylko w sumie... Dopóki jeszcze pamiętam, chciałbym zrobić jedną rzecz. No, ogólnie to chyba było coś z jakimś... Gdzieś czymś, co nie mogłem ostatnio przejść. A, ta. Tu. No. Nie wiem, czy jeszcze coś ogólnie było, czy nie. Chyba już nie. Ja tak nie ukrywam, warto byłoby sprawdzić. W ogóle nie wiem, czy to się stało z tym takim przybliżeniem wielkim, ale nawet kolorów wszystkich nie mogłem momentami wybierać. Mhm. Ale dobra, znalazłem dwie butelki, więc hura, butelki w ogóle. I dobra. Jakieś butelki są, jakieś rzeczy są. Zobaczymy, co dalej. Na pewno jest tutaj taki gościu, można z nim pogadać. Witaj, mały szczur lądowy. Po prostu rzucam połów. Muszę dostać się do uniwersytetu? Niedługo wypływam. Skakuj do środka, dam ci, a po prostu cię zawiozę. Okej. Okej, czyli w ten sposób mamy nową lokację. Cały uniwersytet, o którym matka wspominała. Dobra. Ale wiecie co? Mam niby tu już 29 minut, to jeszcze nie jest 30 parę, ale pozwólcie, że zakończę w tym momencie. Bo jakoś tak komfortowo się czuję z tym, że po prostu udało nam się zakończyć rozdział zbierania pierścionka. Co dalej? Zobaczymy w kolejnym epizodzie. Ale póki co jeszcze tylko ostatni dialog. O, witaj tu, mały podróżniku. Daleko zaszedłeś od domu. Co robisz całkowicie samemu w tym lesie? A, kolej klinowa do uniwersytetu jest zepsuta. Jedna droga tam teraz to przez góry.
To jest naprawdę niebezpieczne, wspinaczka. Nie próbowałbym, gdybym był tobą. No, więc w tym oto momencie wiem, co nas czeka w następnym epizodzie. Wspinaczka przez góry i prawdopodobnie może to już będzie koniec naszej przygody. Ale na obecny moment ja wam bardzo dziękuję za uwagę. No i cóż, do zobaczenia już za tydzień w być może ostatnim epizodzie Hue. A póki co to naprawdę tyle, więc no trzymajcie się. Hej, hej.